Nazywam się Joanna Wapińska, jestem właścicielem sklepu medycznego w specjalistycznym szpitalu Pro Familia. Jest to szpital ginekologiczno-położniczy. W związku z tym też asortyment sklepu jest dostosowany głównie do działalności szpitala, czyli są to rzeczy dla kobiet w ciąży i dla niemowląt. Trzy lata temu pracowałam w banku i któregoś dnia dostałam propozycję od mojego brata, z którego inicjatywy powstał szpital Pro Familia. Dostałam propozycję poprowadzenia sklepu, którą przyjęłam po krótkim namyśle, bo nie miałam zbyt dużo czasu. Pierwsze, co zrobiłam, bo miałam około 2 miesięcy do przygotowania się do otwarcia sklepu, to było rozpoznanie rynku. Przede wszystkim zapoznałam się z asortymentem, jakie są trendy. Szukałam dostawców, głównie korzystałam z internetu. Rozmawiałam też z fachowcami, którzy mieli pracować w szpitalu, czyli z ginekologami, z neonatologiem, z położnymi, z paniami, które prowadzą szkołę rodzenia. Słuchałam ich wskazówek, sugestii, jaki asortyment chcieliby, żeby się znalazł w sklepie. Ja miałam działalność zawieszoną, ponieważ wcześniej prowadziłam działalność przed pracą w banku. W związku z tym jedną taką rzeczą, na którą na początku mi brakowało, to brak możliwości dofinansowania dla osób, które kontynuują działalność. Samo założenie działalności czy wznowienie w moim wypadku nie jest szczególnie skomplikowane. Jest to kwestia tak naprawdę jednego dnia. W tej chwili wszystko w jednym miejscu można już sobie załatwić. Główne problemy to myślę, że są to wysokie koszty prowadzenia firmy, czyli duże koszty utrzymania pracownika, w związku z tym, z tego co się orientuję, coraz mniej pracodawców zatrudnia pracowników na umowę o pracę. To są wysokie podatki i ubezpieczenia, duże koszty, które niestety musimy płacić na ubezpieczenia. Nie żałuję swojej decyzji, cieszę się z tego, co robię, sprawia mi to ogromną radość. Moja rada dla kobiet, które chciałyby rozpocząć, wahają się, chciałyby rozpocząć własną działalność. Myślę, że najważniejsze to, żeby była ta działalność związana z czymś, co lubimy robić, bo wtedy będzie nam to faktycznie sprawiało ogromną radość, będziemy się w ten sposób realizować. Także myślę, że warto od tego zacząć. No i przede wszystkim, tak jak mówiłam, zrobić biznesplan, rozpoznać rynek. Jest w tej chwili naprawdę dużo możliwości. Tak jak w moim przypadku, są to przeróżnego rodzaju szkolenia, warsztaty dla przyszłych mam, czy targi, które regularnie odwiedzam. Dziękuję.